Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wpływie deszczu na glebę. Nie no, żartuję. W końcu się doczekali, co po niektórzy. Od półtora roku non-stop dostaję wiadomości, komentarze. Zenon, kiedy ultramaksy? Zenon, kiedy ultramaksy? No to dzisiaj będą ultramaksy, polskie filtry kubełkowe czy kalnistrowe, jak zwał, tak zwał. Zobaczymy sobie, co producent napisał na pudełku, zobaczymy sobie te filtry z bliska, z każdej strony, jak działa ten prefiltr, jakie media w komplecie, zobaczymy sobie, jaki mają pobór prądu, jak mocno dmuchają, czy są głośne, czy ciche. Przeprowadzimy klasyczny test wiaderkowy. To będzie w sumie ciekawe porównanie, bo w rankingu Zenona wygra Ultramax 1000, ale tam robiłem ten przepływ z akwarium do akwarium. I teraz sprawdzi się moja teoria lub się nie sprawdzi. Czy łatwiej jest filtrowi przepompować wodę z akwarium do akwarium z grawitacją, czy po prostu łatwiej będzie mu z wiaderka do wiaderka. Nie wiem, sprawdzimy, mamy punkt odniesienia, jak to wyglądało wtedy. Lewa jest moja prawa, wasza lewa. U góry wyjeżdża wam film do rankingu Zenona, także możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało z akwarium do akwarium, a dzisiaj my to sobie zbadamy z wiaderka do wiaderka, także przygotujcie sobie zestaw kanapek, kawkę, bo film na pewno nie będzie trwał 5 minut, tylko ja tu będę dogłębnie badał nasz topowy polski produkt eksportowy. Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Zanim zaczniemy omawiać nasze filtry, najpierw opowiem wam, co się zmieniło, bo to już jest chyba druga poprawka, czyli wersja aktualna, najnowsza. Zawiera poprawki takie jak, tu wam wklejam, żebyście widzieli. Po pierwsze, Ultramax 1000 zwiększyli moc z 10 W do 15. Dzięki temu podnoszenie wody mamy z 1,6 na 1,9 metra. Węże pozostały bez zmian. Ultramax 1500 moc była 15 W, jest teraz 16. Podnoszenie z 1,8 na 2 metry, węże 16 na 22. Najwięcej zmian to chyba jest w Ultramaxie 2000. Moc była 24 W, podnoszenie 2,5 metra, węże 16 na 22. I tutaj widzę, mocy nie zwiększyli. Podnoszenie nam spadło na 2,4, ale to dlatego, że zwiększyli średnicę węży na 19 na 25. No i dzięki temu, że nam zwiększyli średnicę tych węży, pojawiają się dodatkowe problemy. Takie jak, byśmy sobie chcieli na przykład wymienić wlot i wylot wody, już ciężko nam będzie znaleźć stalowe, szklane czy akrylowe takiego rozmiaru, a jak znajdziemy, to będą sporo droższe od tych 16 na 22. Również będzie problem z dyfuzorem narorowym, jakby ktoś chciał. Te na te grube węże są niestety droższe. W ogóle akcesoria do tych grubych węży są niestety droższe. To pewnie było spowodowane tym, no żeby filtr lepiej pracował. Ale ze względów estetycznych to już mamy tutaj problem. Dobra, lecimy dalej. Zmiany wyglądu pokrywy. Był taki wypustek, teraz go nie ma. Był symbol Fifi-Rifi i teraz go nie ma. Szkoda, bo ja kiedyś 2 lata temu miałem Ultramaxa 1500 i tak liczyłem, że może jakaś kolejna wersja będzie miała, wiecie, sterowanie z komórki mocą pompą, takie tam cuda, jakieś termometry. No bardzo rozwojowe, bo rozwojowe rozwiązanie, jeżeli dodadzą nam do filtra elektronikę i możemy się pobawić. Ok, kolejna zmiana, to już dotyczy tylko i wyłącznie Ultramaxa 2000. Wlot wody został zmieniony z takiego grzebienia na taki a la kosz. Kolejna zmiana, teleskop do rurki zasysającej. Nie było, a jest. No i tu już jest taka pierda, zmiana przejściówki z F118, czy to FL18 na FL16. No dobra, tyle ze zmiany. Jeszcze ze zmian, których tutaj nie mam, to na przykład zmieniły się wirniki, to wam pokażę z bliska, i zmieniły się przykrywka tych naszych koszy, to też wam pokażę porównanie, jak to wygląda teraz, a jak wyglądało kiedyś. No dobra, no to zabierzmy się, co tam na tym naszym pudełku jest. Na pierwszy ogień Ultramax 1000, żenowy, mamy nowe zdjęcie bez tych cudów, AquaL, wbudowany prefiltr, krystalicznie czysta woda. Do akwarium od 100 do 300 litrów, mówi nam producent, i tylko 15 W. Przed zmianą było tylko 10, więc taki wzrost mocy pompy i rachunku za prąd o 50%. Wynajdość pompy maksymalnie 1000 litrów na godzinę. Ultramax 1000,
Tu nie widzicie, ale na dole jest jeszcze taki napis. Professional. Dobra, tyle z jednej strony pudełka. Co mamy dalej? Angielski, polski. Duża pojemność filtra, prefiltr w pokrywie, samoczynne zalewanie, dowolna konfiguracja filtracji, regulacja wydajności, nowoczesny, energooszczędny silnik, amortyzowany silnik i ceramiczna oś wirnika, zintegrowany podwójny zawór odcinający, just plug and joy, już mogliby to napisać po polsku, czyli fabrycznie wyposażony w media mechaniczne i biologiczne, gotowy do pracy, czyli media filtracyjne w komplecie. Najważniejszą stronę zostawimy na koniec. 2 lata gwarancji, made in Poland, AQL, no daliby 5, nie? Co to 2 lata? 2 lata w Unii Europejskiej to przecież standard. Nothing special. Ok, i najważniejsza, ostatnia strona. Co my tutaj mamy? To samo. Prefiltr, krystalicznie czysta woda, 11 litrów pojemności kanistra. Wlot, wylot, prefiltr, zalewanie, tutaj ułożone media. Mamy gąbkę, ceramikę, tu fizelinkę. I zobaczcie, polski filtr, nic po polsku. Widać, że to towar eksportowy. Oddzielnie zamykane zawory na węże wlotu i wylotu. Łatwy zasys. Prefiltr. I tutaj cała rodzina w komplecie. 11 litrów najmniejszy, 13,5, 1500. Ultramax 2000, 16 litrów. Ilość koszy 3, 4, 5. Pompa maksymalny przepływ 1000, 1500, 2000. Moc 15, 16, 24. Podnoszenie 1,9, 2 i 2,4 metra i węże 16,22, 16,22, 19,25. Zasys ten stary z grzebieniem, wylot 5 takich pucli, czyli możemy sobie zrobić deszczownię i 2 kawałki węża po 1,5 metra. I na dole mamy, co możemy sobie w opcji dokupić. Fajnie pogrupowane, biologiczna filtracja, czyli media. Takie śmakie, tu chemiczna. Węgiel, zeo, nitro, fosforany i zobaczcie, mamy 4 rodzaje gąbek, dobrze widzę? Tak, standardowa, finiszowa, super finiszowa i wełna, sterylizator, czyli lampa UV 9W i jeszcze mamy grzałkę przepływową 300W i tutaj jeszcze mamy wypisane co, jaki filtr do jakiego zbiornika, czyli Ultramax 1000 do 300 litrów, 1500 do 450 litrów, 2000 do 700 litrów. To ja już nie będę czytał tych tyłów na następnych modelach. To ja już nie będę czytał, co jest napisane na tyłu na poprzednich pudełkach, bo pewnie będzie to samo, tylko sobie zerkniemy, czy są jakieś różnice. Dobra, to jest model najmniejszy, Ultramax 1000. Dobra, bierzemy 1500. 1500 od razu większy karton, że ledwo mi się mieści w kadrze. Z różnic, no to tylko 16 W, pompa 1500 litrów na godzinę i do akwarium 450, tu jest to samo, tu wszędzie jest to samo i na końcu dokładnie to, co mówiłem wcześniej, a nie, większe pudło, a już tu się widzę, grzałka nie zmieściła. Dobra, 13,5 litra pojemność filtra, a nie widzicie, bo się nie mieści w kadrze. Ale mówiłem o tym wcześniej i 4 kosze. Dobra, no to zobaczmy model 2000. Model 2000, tylko 24 W. Pompa maksymalnie 2000 litrów na godzinę do akwarium do 700 litrów. Wielki karton. I co ciekawe, tutaj też nam się nie mieści grzałka. Pojemność filtra 16 litrów. I tu już widać różnicę. Kosz zasysu plus teleskop, deszczownia, ilość węży taka sama, wszystko takie same. No dobra, to zobaczmy sobie te filtry. Zestawię oczywiście instrukcja
śliwce w dwóch kawałkach z obrazkami. Sposób instalacji filtra pod akwarium. OK. Lektura do poczytania. To najpierw zobaczmy te akcesoria, a filtr zostawmy na deser. A w komplecie wąż 16-22, dwa razy po 1,5 metra. Zawory, no to muszę otworzyć. Króciec z nakrętką. I tutaj mamy regulację, to mamy wlot. No to tu będzie out, wylot, tak samo. To jest spoko rozwiązanie, wiecie. Odpinamy, wyciągamy. Nie potrzebujemy jakichś dodatkowych zaworów. No i tutaj zestaw pucli. To czy on fajny, czy nie fajny, to pozostawiam wam do oceny. Ale powiem wam, że na tak nowoczesny, ładnie wyglądający filtr to mogliby zrobić naprawdę trochę ładniejsze. No chociaż z drugiej strony, jeżeli wlot i wylot damy sobie gdzieś, ukryjemy za korzeniem na czarnym tle, to nie będzie widać, ale tu te pucle, cała masa pucli. Deszczownia, zobaczcie, składa się z takich klocków i sobie robimy co chcemy, na kolankach, na cudach. Taki zasys w formie grzebyczka. Przyssawki. Wylot można zrobić albo zwykły, albo deszczowy. Fajnie, że dodają silikon, smar silikonowy, 5 gramów. Zawsze przy pierwszym serwisie możemy sobie uszczelkę posmarować. To na pewno, to nam wszystko nie będzie potrzebne do szczęścia. Pokażę wam różnicę, bo taki sam zestaw jest w Ultramax 1000, w Ultramax 1500. Pokażę wam za sekundkę, jak wygląda ten zestaw z modelu 2000, bo są inne węże i jest inny zasys. Teleskop to mnie interesuje, więc to sobie odkładam. I wracamy z modelem 2000. Kartonik od modelu 2000, ewidentnie dłuższy. Zawory będą większe, no bo to jest na większe węże. To pierwsza z widocznych zmian. Zobaczcie. Porównanie. Jest różnica, nie? Dobra. Lecimy dalej. Rura też pewnie będzie potężna. O! Patrzcie, jaka rura. 19-25. No i nasze akcesoria też od razu będą większe. Patrzcie, jaki kosz do wlotu, do filtra. Zastanawiam się, czy on jest otwierany. Jest, bo wiecie, co można sobie fajnego zrobić. Włożyć tutaj gąbkę i mamy dwa prefiltry. Jeden w samym zasysie, a drugi już w filtrze. Ja już bym tu kombinował, żeby napchać gąbkę. Ona nie zostanie wessana, no bo tu jest coś takiego, więc ja bym zrobił sobie to tak. Ale to ja. No spoko, kosz jest ok. Jaka laska. Co to takie? Chyba na ciepło zginane, bo aż widać. Chociaż nie wiem. Ale potężne rurki. I to jest, zobaczcie, też nowość. Teleskop. Tak? Nie. O, w ten sposób.
Można w tenisa iść pograć. Powiem wam, potężne to jest. No i do akwarium. No, jak ktoś ma metrowej wysokości akwarium? Sam raz, nie? A jak nie, to zobaczcie, jakie to jest długie. Czyli jakbyśmy chcieli z tego skorzystać w ten sposób, no to powiem wam, nie wiem, kto ma tak wysokie akwarium. Tracąc gwarancję, można by to było fik. Chociaż może nie gwarancję, ale no tracąc ten element, jeżeli chcemy sobie dopasować do wysokości. Aż kurde, wiecie co, zmierzę. Ile ta giwera ma centymetrów, sekunda. Dobra, jeżeli nie chcemy tego popsuć, to minimalna wysokość akwarium, no bo chyba, że zrobicie, że tyle wam wystaje nadzbiornik, w sumie też można, ale to słuchajcie, ma dotąd 50 cm. No to spoko, jak ktoś ma akwarium 60 cm to luz, ale jak ktoś ma, słuchajcie, akwarium byka na pół domu, to potrzebuje 74 cm. No dobra, no to akwarium gdzieś 70-66, no bydle. Po prostu bydle. Też dostajemy smar i zwykły wylot. No dobra, to co? Z 1500 nie będę pokazywał, bo to to samo co 1000. To przyjrzyjmy się najpierw najmniejszemu modelowi 1000. I zobaczcie, jak można w łatwy i tani sposób dbać o swoje urządzenia, żeby się nie porysowały. No kleić to folią i jest git, nie? Nic się nam nie porysuje. No dobra, ja się teraz muszę do tego jakoś dobrać, nie? Więc znowu sekunda. Mamy to. Co my tu mamy? Po pierwsze, z nowości nie ma tutaj tych dwóch cusi. Po drugie, mamy informację, nie używaj tej dźwigni in, czyli wlotu, do regulacji przepływu wody. Producent mówi, żeby regulować to na wylocie. Zobaczcie, ile tu jest smaru, żeby nam nic nie ciekło. I tu mamy opisane właśnie regulacja mocy max, minimum, całkiem otwarte, czyli serwis, można wtedy to wyjąć, ja wam to pokażę. To jest out, to muszę wziąć out. O, to wygląda w ten sposób. Jak jest z tą stronę, to jest serwis, można wyciągnąć. O, siedzi. I teraz mamy przepływ na maksa. Jak chcemy regulować, to tą dźwignią w ten sposób dusimy wylot wody z filtra. Jeżeli chcemy dać do serwisu, to z pozycja serwis wyciągamy. Wiecie, co tu jest jeszcze fajne? Króćce obracane, czyli węże sobie ustawiamy w szafce jak chcemy. Jeżeli robimy serwis, wyciągamy. Tu mamy ten zawór zamknięty, woda nam się nie wylewa, to wisi w szafce. Wszystko cacy. Dobra, kolejna rzecz. Łatwe zalewanie, czyli tu mamy pompę. Teraz nie wiem, czy się jest, da tak za wam pokazać, ale tu jest pompa do zalewania. I tu mamy ukryty prefiltr. Zaraz się do niego dostaniemy. Zobaczcie, ile tu jest zatrzasków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, a pod spodem są mniejsze. Czarna, błyszcząca obudowa. Na dole mamy gumowe nóżki, tutaj też taką, zobaczcie, ściąganą podstawkę. Ja tutaj te wystające kawałki plastiku traktuję jako uchwyt do przenoszenia. No w końcu ten filtr ma 11 litrów pojemności z wodą. Będzie trochę ważył, nie? Ok, żeby dostać się do prefiltra, co trzeba zrobić? Na pewno trzeba otworzyć jeden duży zatrzask. Nie idzie. Otwieramy drugi.
drugi, trzeci i mamy dostęp. Czyli potrzeba otworzyć trzy zatrzaski. I pierwsza niedogodność, minimalne miejsce do obsługi tego filtra w szafce, to co najmniej taka szerokość, żebyśmy mogli co najwyżej go przestawiać i otwierać z drugiej strony. Czyli minimalna szafka, żeby nie trzeba go było z niej wyciągać do serwisu, to pi razy oko, pi razy drzwi, około 42 cm. Oczywiście najwygodniej by było, jakby było tak, a to już będzie centymetrów z 52. Więc no to duża szafka musi być. Ok. Otworzyliśmy, co dalej? Jest nasz prefiltr. I teraz jeżeli chcemy go wziąć do serwisu, to wyciągamy ten kosz. Tu mamy gąbkę. Idziemy z tym, żeby to wyczyścić. Jak wyczyścimy, wkładamy z powrotem, co tu my tu mamy. Pojemność prefiltra całkiem spora, nie? Zrobimy to też, jak będzie oczywiście woda na filmie. No dobra, to co? Zajrzyjmy do środka. Żeby zajrzeć do środka, trzeba otworzyć wszystkie 8 zatrzasków. No sporo tego, nie? Główny zatrzask. No, chodź tu. I schodź. I tutaj widać kolejną różnicę w tych poprawionych filtrach. Widzicie, jak wygląda przykrycie. Wygląda w ten sposób. Ja Wam tu wklejam, jak to wyglądało wcześniej. To ma nam pewnie zniwelować jakieś lewe obiegi. Mamy pierwszy kosz. To się, zobaczcie, nakłada. Dzięki temu ta woda nie ma prawa się wydostać. Tu mamy gąbkę. I patrzcie, jaki ogromny kosz. Naprawdę byk. W drugim koszu trzy worki z ceramiką przed użyciem wypłukać w wodzie. I trzeci kosz wata. No już tą watę to by sobie podarowali. Powiem Wam, że wolałbym, żeby tu dali zamiast waty, nie wiem, gąbkę 60 ppi i byłoby super, bo taka wata jest fajna, ale szybko się zapycha, więc bez sensu. Co myślicie? Nie zapomnijcie dać znać w komentarzach. No i zobaczcie, sam kubeł, bydle. Teraz Wam mogę pokazać te nóżki gumowane i w sumie cały filtr 11 litrów pojemności. Dobra, idziemy do kolejnych różnic, co tu się pozmieniało. Głowica filtra. Spróbujmy się dostać do wirnika. Żeby się do niego dostać, przekręć w prawo. Pociągnij do góry. Magnes mocno trzyma, naprawdę. O! I tu jest, słuchajcie, przykrywka, której nie mam jak tego wyciągnąć. Idę po jakieś narzędzia. Delikatnie, o, zeszła nakładka. Jak to mocno trzyma. Patrzcie, jaki wirnik. Czpień ceramiczny i zobaczcie, to jest kolejna nowość. Wirnik ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łopatek. A ten przed poprawką miał tych łopatek 5. Gdzieś jak znajdę zdjęcie, to Wam wkleję, żeby były pięciołopatkowe. Ciężki, naprawdę kawał. Kawał wirnika. Wszystko tłuste, naoliwione jak trzeba. I spróbujmy to zamknąć. Jest ok. Przewód tu jakieś cuda. Cudna wianki. No dobra, mamy model najmniejszy. To zbadajmy model większy. 1500-1000. Na pierwszy rzut oka trochę wyższy. Ja często dostaję pytanie, czy można zamienić głowicę z mniejszego do większego, więc tutaj nie będę się rozczulał,
bo jest wszystko tak samo jak w modelu mniejszym, ale zrobimy sobie takie coś i porównamy, czy te głowice można na szybko zamienić. Tak, jakby się ktoś pytał, pasują idealnie, więc nie ma tematu. Dobra, zobaczmy, czym się różni. Różnice, które widać gołym okiem, to po prostu jest jeden kosz filtracyjny więcej. Mamy gąbkę, ceramikę razy 3, watę, o! I grubą watę. Więc w tysiączku jakby to wywalili, a dali to, byłoby miodzio, nie? Dobra, pierwsza widoczna różnica, ilość koszy. Zobaczmy, czy się różni czymś wirnik. Na pierwszy rzut oka wirnik wygląda tak samo, ale powinien pompować nam 1500 litrów na godzinę. A to akurat możemy sobie sprawdzić. Dobra, najpierw przykrywka. Siedzi? Siedzi. Model 2000, ewidentnie wieżowiec. Tutaj wielkość chyba jest taka sama, zaraz sprawdzimy. Tu już mamy inne przyłącza do węży. 19x25, tak. Prefiltr wszędzie jest taki sam. Znaczy, jakbym się pomylił i bym zamienił z 1000, pasuje idealnie. Czyli głowica taka sama wielkość, jak, znaczy taka sama wielkość we wszystkich modelach. Różnica między poprzednim modelem, jeden kosz więcej i pojemność tego wiadra, bo to już nie można nazwać inaczej, czy tam kanistera, 16 litrów. Co my tu dostajemy? To już jest prawdziwa wieża ciśnień, wieżowiec. Różni się od poprzedniego modelu, że ma jeden kosz więcej, a od tysiączka dwa kosze. I w zestawie mamy niebieską gąbkę, trzy ceramiki, dwie moje ulubione waty i gąbeczkę. To zobaczmy, jak wygląda wirnik, nie? Wiecie co, ja porównam te trzy wirniki, bo one tak na pierwszy rzut oka się niczym nie różnią, więc sekundunia. Dobra, mam model 2000, 1500, 1000 i tu na pierwszy rzut oka 1000 i 1500 są takie same, ale już od 2000 ewidentnie są dłuższe łopatki samego wirnika. Z drugiej strony jestem ciekawy, czy jakby dać ten największy wirnik do 1000, co by się stało, ale nie róbcie tego w domu. Nie wiem, co na to producent i gwarancja, to tylko takie moje luźne przemyślenia. No dobra, to już jak te filtry wyglądają, wiemy, żeśmy je sobie obejrzeli z każdej strony. To zróbmy test wiaderkowy. Ultramax 1000. Już tutaj sobie dłuższą chwilę pracuje, także powinien się już odpowietrzyć. Jest bardzo cichy, czasami możecie zobaczyć. Pamiętajmy, że tutaj jest wanna metalowa, dlatego on stoi na gąbce, żeby jednak było trochę ciszej. Bardzo przyzwoity wynik. Pobór prądu też super. 15,3 W, a producent napisał na pudełku, że 15. Także wszystko póki co się zgadza. Zanim zrobimy test wiaderkowy, to zobaczymy, jak tu się dostać do prefiltra zgodnie z instrukcją. A jak ktoś widzi ten test wiaderkowy pierwszy raz, to tutaj będzie 10 litrów wody i zmierzymy sobie czas, w jakim czasie, o, tu jest zaznaczone 10 litrów wody, tam jest kreska, w jakim czasie filtr przepompuje te 10 litrów w kanał. Pomnożymy, podzielimy i później będą wyniki. Żeby się dostać do naszego
prefiltra, zgodnie z instrukcją, należy zrobić tak. Zakręcamy wlot na 2-3 sekundy i po 2-3 sekundach zakręcamy wylot i wyłączamy z prądu. I teraz otwieramy 3 zatrzaski. 1, drugi, trzeci. I słuchajcie, się zrobiło takie podciśnienie, że nie jestem w stanie otworzyć pokrywki. Więc muszę wpuścić trochę powietrza. O, teraz. I mogę otworzyć. No i trochę chlupło, ale mamy już dostęp do prefiltra i możemy go wyczyścić. Dobra, to robimy test wiaderkowy. A, zanim go zrobimy, zobaczymy, czy on tak od siebie się po prostu włączy. Czy trzeba będzie skorzystać z pompki do zalewania. Zobaczcie, od razu filtr pracuje bez problemu. Ja doleję tu 10 litrów wody, poczekam parę minut, niech się odpowietrzy, bo trochę złapał powietrza przez ten serwis i mierzymy, ile mu to zajmie. Uwaga, test ma charakter tylko i wyłącznie poglądowy. Nie jest to żadne laboratorium, nie badam tutaj prawdziwej mocy pompy, tylko realny przepływ pomiędzy jednym wiaderkiem a drugim. Test wykonany bez mediów filtracyjnych. Ultramax 1500. Już dłuższą chwilę sobie pracuje, więc powinien się odpowietrzyć, na ile to możliwe w tak krótkim czasie. Pobór prądu, czyli moc naszego urządzenia, 14,9 W, czyli ekonomicznie i to prawie tak samo jak model Ultramax 1000. Jak głośność? Bardzo przyzwoicie. No to ile mu zajmie przepompowanie tych 10 litrów wody? Gdzie ten wylot? Aha, jeszcze wam pokażę, jak on dmucha. Dmucha sobie tak. No, widzę, będzie oszukane, bo jest więcej jak 10 litrów wody. To nie może tak być. Dobra, jest 10. 3, 2, 1. Ultramax 2000. Widać, że jest moc, bo się bardzo szybko odpowietrzył. Pobór prądu, czyli moc naszego filtra, to 25,6 W. Głośność, już momencik. Minimalnie głośniejszy niż poprzedni bracia, także super. Jak on dmucha? Patrzcie na to. To są węże 19-25. Co tu się dzieje? I teraz to ja go zapowietrzyłem, bo narobiłem bąbelków powietrza. Więc dajmy mu sekundę i robimy test wydajności. No to zobaczmy, co nam tutaj wyszło w kalkulatorze Zenona. Ultramax 1000, 15 W moc. Pompa zainstalowana, 1000 litrów na godzinę. Zmierzona moc 15,3 W.
Czas potrzebny do przepompowania 10 litrów wody to 40 sekund, co nam daje przepływ na poziomie 900 litrów na godzinę i 90% wydajności mocy pompy. Bardzo dobry wynik, dlatego ten filtr w rankingu Zenona zajął pierwsze miejsce i tam, jak pamiętacie, on przepompował 10 litrów wody z akwarium do akwarium o 2 sekundy szybciej, czyli z akwarium jest mu łatwiej niż z wiaderka do wiaderka. Ja mam potem wbiję te wartości mniejsze o 2 sekundy, damy tak w modelu następnym i w modelu 2000, zobaczymy jaka będzie różnica i zobaczycie jaką to zrobi różnicę w wynikach. Ultramax 1500, pompa 1500, moc 16 W, zmierzona 14,9, trochę mniej i zobaczcie, że czas identyczny, czyli moc taka sama, wirnik taki sam i też tu wyszło 900 litrów na godzinę i wydajność pompy na poziomie 60%. Ja, pozwolicie, nie będę tego komentował, pozostawiam Wam to do oceny. No i model 2000, najmocniejszy, 24 W, zmierzona moc 25,6, troszeczkę więcej, czas potrzebny do przepompowania 26 sekund, co nam daje 1385 litrów na godzinę, czyli 69% wydajności. No trochę słabo. Pierwszy wypada tutaj ewidentnie najlepiej. I teraz zobaczcie, co się stanie, jak ja odejmę te 2 sekundy z najmniejszych modeli, a że ten największy odejmiemy 3 i patrzcie, jaki jest wynik. Już w modelu 1500 wyszedł nam taki sam jak w rankingu Zenona, wydajność 95%, bo moc 947 litrów, no tak samo w Ultramaxie 1500, a odjąłem 3 sekundy od największego i już nam się zwiększyła moc na 1565 i 78% wydajności pompy. Także trochę lepiej. Ten Ultramax 1500 tylko mnie tu boli. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.